Dzięki Bogu, że nie jeżdżę taką kupą złomu. Ojej. Tak, bo jesteś wielką bukaczką. Czy coś tam. Co tam było, że zamiast wywalać mnie to tego, coś tam, coś tam. Ciebie w całej mnie, mnie jak się wywala mnie z roboty, coś tam. Wielka pani bukaczka, dobra. O, nie ma już kolesia? No on idzie. Halo, halo. A nie koleś jakiś, nie. Dobra, to nie. Lalalala. Hej, maleństwo. Cześć, tato. Maleństwo, Jezus. Myślisz, że na kiedy dasz radę upiec te ciastka? O kurde, nie. Przepraszam, tato, wyleciało mi z głowy. Teraz mam czas. Nie, nie, w porządku. To żaden problem, tato. Poza tym obietnica to obietnica. Co jest? Teraz ciastka pies? Aha, co teraz? O ja pierdzielę, nie pamiętam, co się robiło. Jakieś tam coś. Składniki zasrane jakieś. O Jezu. Obietnica to obietnica. Ale śmieszne. Ha, 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 ha. O Jezu. Mieszała tego gówno. Aha. Jak to miało być? Jest, to pisze, bo... Nie przypalić. Teraz się nie chcę z tym używać. Jest, znowu notatki muszę wypełniać. Jak to się ciasto kupię, robię, mówię tam, no tam coś tam. O Jezu, Jezu. Dobra, zaczynamy, dobra. Pierwsze to jest co? Mała miarka masła. Czy to jest to? To? Masło. Tak. True. Dobra, duża miarka brązowego cukru. Czyli to chyba. I brązowy cukier. O Jezus. No. Wywaliłaś to? A ciebie ma nawet trzasnąć. Gdzie jest cukier brązowy? Co to jest? Melasa. Cynamon. Imbir. Mąka. Brązowy cukier. Jezu, jeszcze raz. Jezu, masło. Sru. Duża miarka tego cukru brązowego. O Jezus. Potem jest duża miarka. Duża miarka mleka. Mleko, czyli to. Aha, mleko. To jest co? Mieszanie. To mieszanie. Dwa duże mąki. Dwa razy duża mąka, miarka. Dobra, i mąka. Raz. Dwa. Potem łyżka imbiru. Co to jest imbir? Nie, kurwa, cynamon. O, żeż można, nie chcę. Imbir. Jest to tak, imbir. Potem pierwsza łyżka cynamonu. Jezus, czy to jest to? Tak, co, znowu potem mieszanie. Tam jeszcze pisze zaraz. I mieszanie znowu. O Jezus. Dobra, jajko teraz. Jajko. Mała miarka melasy. Mała miarka melasy. Czyli to. I co? Mieszanie i do piekarnika. I do piekarnika, tak. No, teraz jest w porządku. No. Tato, ciastka są w piekarniku. O, mądra Emi. O Jezu, nie wytrzymię. Na serio. Z tą grą. O
Pozdrawiam, tatki, super. A, nabrałem mi. Nie zapomnij o ciastkach, tato. Nie, nie, o to bądź spokojna, kochanie. Nie, ja pierdzie, to co, mogę czytać dziś? Dobra, idę sobie czytać Płomienia Gasa, Macpherson'a. Oj, mądre, mądre notatki, dobra. Chodź, idziemy. Czytać Płomienia Dziadziusia. Ja zaraz wyjdę teraz do pokoju, to zaraz będę trzeba czytać. Zapieprzamy czytać wspomnienia znowu. Dalej. I czytać wspomnienia. Znowu. Misiu, misiu, znowu, misiu. Jedno dziecko było koszmarnie okaleczone. Morwę zapchnął ją nożem 7 razy, zanim zdołała uciec na ulicę. Znalazł ją w domu człowiek od Okara i przyniósł tutaj. Na litość boską ma nawet nie 16 lat. Obiecałem jej, że zrobię dla niej wszystko, co w mojej mocy, a ona zamiar pomoże mi znaleźć jej mordercę. Tak więc zaufałem jej. Mogę to za... Jestem Gustav Macpherson, prywatny detektyw. Wynajęto mnie, abym znalazł i aresztował tego, kto na panią napadł. Jestem Vladana Tominowa. Dawno już tego nie mówiłam. Zazwyczaj jestem tylko Vladana. Da pani radę odpowiedzieć na kilka pytań. Zawsze mogę wrócić później. Nie, w porządku. Może mi pan zadawać pytania, ale obawiam się, że nie na wiele zda się moja pomoc. Poza tym szkicem, który dostałem, czy mogłaby pani opisać napastnika nieco bardziej szczegółowo? Miał czarny cylinder i pelerynę w tym samym kolorze. Maska była srebrzysto-biała. Były na niej jakieś wzory, ale nie jestem w stanie ich dokładnie opisać. Kiedy panią zaatakowano? Jakieś 2 miesiące temu. Gdzie to miało miejsce? To się stało koło parku. Wracałam wtedy z pracowni Marka i... Proszę się nie śpieszyć. Tamtej nocy była mgła. Usłyszałam czyjeś kroki dobiegające z przodu. Ten ktoś zbliżał się coraz szybciej. Zatrzymałam się, gdy ujrzałam, że z mgły wyłania się sylwetka. Przede mną stał mężczyzna w cylindrze i czarnej pelerynie. Zamarłam. Byłam kompletnie przerażona. Co się stało później? Powoli zbliżył się do mnie. Kiedy całkiem wynurzył się z mgły, dostrzegłam, że nosi jakąś maskę. Wyglądał jak śmierć. Nawet nie zwróciłam uwagi na to, że podszedł tak blisko. Błyskawicznie zamierzył się na mnie. Wtedy krzyknęłam. Na początku myślałam, że mnie nie trafił, ale zaraz poczułam w ustach metaliczny posmak. Przyłożyłam dłoń do twarzy i spojrzałam na nią. Cała była we krwi. Wtedy poczułam lodowate zimno w klatce piersiowej, a po nim ostry ból. Kolejny i kolejny. Krzyknęłam z myślą, że to już moje ostatnie tchnienie i zemdlałam. Obudziłam się już tutaj. Gdy byłam nieprzytomna, dźgał mnie jeszcze wiele razy. Cud, ja wciąż żyję. Jak się pani tutaj znalazła? Roman mnie znalazł. To on odstraszył mordercę. Usłyszał moje krzyki. Nie wiem o tym zbyt wiele. To jego trzeba zapytać. Wcześniej wspomniała pani, że wyszła od Marka tej nocy, kiedy na panią napadnięto. Kim jest ten Mark? Mark to miejscowy malarz. Zna go większość dziewczyn. Myślę, że każdą z nas przynajmniej raz namalował. Czy tamtej nocy Mark zachowywał się jakoś dziwnie, czy było to zwykłe pozowanie? Wszystko było w porządku, dopóki nie zjawił się inspektor Skalnicz. A więc inspektor Skalnicz rozmawiał z Markiem. O czym? Tak naprawdę to średnio się przysłuchiwałam, ale na pewno się o coś kłócili. Gdy Skalnicz wyszedł, Mark powiedział, żebym się ubrała i sobie poszła. Powiedział, że nie czuje się na siłach, żeby malować. Był rozgniewany? Owszem, ale usilnie starał się tego nie okazywać. Tak więc powiedziałam dobranoc i po cichutku wyszłam. Mark zwykle był miły, tak? Tak. Zawsze serdecznym, bardzo uprzejmy, o nienagannych manierach. Za pozowanie dawał nam 2 razy tyle pieniędzy, ile bierzemy od klientów za ten sam czas. Nie muszę chyba dodawać, że to była znacznie lepsza praca. Pozowałam mu tylko raz i chciałabym znowu mieć okazję. Gdzie mogę znaleźć Marka? Jego pracownia jest na wprost kanału, obok starego muru. No cóż, dziękuję.
odpowiedź na moje nadarczywe pytania. Nie ma za co. Proszę na siebie uważać, pani Ladana. Pan też niech na siebie uważa. Dziękuję, będę. Dobra, czyli na czwarty rozdział. Szkic modelcy narysowany przez Ladana, no. Okej. Okay. A czwarty rozdział się nazywa? Czwarty rozdział. Sypialnia Kuby Rozpływacza. O, to jest dopiero dobre. Ocalała. Wladana nie kłamała, ale też nie mówiła mi całej prawdy. Każdy kłamie, niektórzy kłamią nawet o tym nie wiedząc. Niektórzy po to, żeby się chronić, niektórzy po to, żeby chronić kogoś innego, a niektórzy kłamią dla korzyści. Inni ludzie kłamią, kiedy mają na to ochotę. Wladana należy do tej ostatniej kategorii, ale do tej pierwszej. Do tej pierwszej też nie da. Okej, okay, rozdział czwarty. Ciekawa nazwa. Wcześniej nie czytałam tych notatek. No i co, mogę już stąd wyjść? Spokojnie, no. Nie. Piesek szalał, nie. Dobra, zobaczymy. O. Ktoś tu siedzi. O, siedzi też tu. Kuba rozpływa się. Kochanie, wszystko siada. Tu trzeba z tym pogadać. Widzę, że udało ci się rozwiązać problem z psem. No, to jest bardzo dobry pies. Ale też bardzo groźny. Co to właściwie jest za miejsce? Nasza spuścizna. Robi wrażenie, prawda? Peter i ja zajęliśmy się tym wszystkim po śmierci ojca. Jak związałeś się z kimś takim jak Otto? Jeśli oczywiście mogę wiedzieć. Jak byliśmy młodsi, to razem z Peterem mieliśmy taką małą działalność. Głównie to były drobne kradzieże. To miejsce nadaje się wprost idealnie do ukrywania łupów. Tak czy siak, co jakiś czas Peter i ja trafialiśmy za kratki. A mówiąc krótko, na kradzieżach nie wychodziliśmy zbyt korzystnie. Średnio dobrze radziliśmy sobie z wtapianiem się w tłum. Nosiliście czasem maski. Maski? No, żeby zakryć twarz, ukryć swoją tożsamość. Nie, nigdy. Czemu ja o tym nie pomyślałem? Maski! Przepraszam, przerwałem ci. No więc jak zetknęliście się z Otokara? No cóż, postanowiliśmy dla niego pracować, ponieważ interesy szły nam kiepsko, a potrzebowaliśmy kasy. Maski! Trzeba było zakładać maski i Otokar zaproponował nam dobrą zapłatę, jeśli będziemy ochraniać pewne jego inwestycje w okolicy. No to właściwie tyle. Myśleliście kiedyś o tym, żeby zająć się czymś innym? Jasne, że tak. Nikt nie chce mieć takiej roboty. Robimy to, bo nie mamy wyboru. Moim marzeniem jest otworzyć klub. Nie spelunę, tylko lokal z klasą. Taki, jakie widziałem na zdjęciach Nowego Jorku. A, wiem, o czym mówisz. Wielkie, eleganckie kluby, w których z samych drzwi prowadzą cię do stolika, a na scenie występują artyści z całego kraju. Tak, i jeszcze mała orkiestra gra jazz. Nigdy nic nie wiadomo. Przecież może ci się udać, prawda? Raczej wątpię. No w sumie kogo ja próbuję oszukać? Samo wejście do takiego klubu graniczy z cudem. Miło było cię poznać. Mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze kiedyś się zejdą. Ciebie też było miło poznać. Dzięki, że wyciągnąłeś mnie z więzienia. Nie ma o czym mówić. Dobra, z nikim już ty gadać, no. To już się z mapą układały. Dobra. To mam już tam wyjść. Ta. Ale śmieszne.
Ale chyba trzeba powiedzieć, ale ona wszystko świeci. Cześć, Peter. Cześć! Widzę, że uciekłeś rzeźnikowi. Zawsze tak straszysz nowych znajomych? Przepraszam za to, co zaszło. Łańcuch się zwykle nie urywa, ale minę miałeś fajną. Wszystkim nowym robię ten sam numer. Co robisz dla autokana, poza tym, że lejesz innych? Robię krzywdę ludziom, których autokar nie lubi. Tak było z tobą. No tak, o tym właśnie mówiłem. A poza robieniem krzywdy, co jeszcze dla niego robisz? No nic przecież, robię im krzywdę i już. Nie jesteś specjalnie bystry. Ale mnie rozśmieszasz. No nic, Peter, nam już pora. Zostawię cię więc sam na sam z robieniem krzywdy. Aha, powinieneś nieco ograniczyć sztuczkę z rzeźnikiem. Chyba potrzebne mi będą nowe majtki. Dobrze, że mi przypomniałeś. Muszę naprawić ten łańcuch. Ojej. Dobra, to nic nie mam. Dobra, to muszę z nim gadać. Dobra, idę spór. Po co naprawdę mi nowe majtki? Dobra. Okej. Okay. Ojej. Dobra, sprawa do tego Ackermana. Fu, do tego Marka znaczy. Gdzie mam Polas? Co się stało z grą? Ej! Możesz w mordę, co?